Rozdział czwarty Znowu na tropie Odkąd przywiozłem z Sulejowa darowany mi w testamencie pronobisa portret opata Bernarda, odczuwam w swym domu nieustanny niepokój. Portret powiesiłem na ścianie naprzeciw biurka i od tej chwili wciąż odnoszę wrażenie, jakbym był prześladowany. Próbuję pisać zdania o opacie Wilermie. Lecz jakby sprowokowane obecnością Bernarda z nieodpartą siłą stają w pamięci sceny opisane w przedśmiertnym liście Herakliusza. Wyobraźnia odgrywa przede mną sceny, kiedy to pronobis wywabiony światłem w ruinie wyszedł ze swej izdebki i zemdlał przejęty widokiem cysterskich habitów. Potem widzę ów moment leciutkiego drgania klamki. Słyszę tu podkroków w maurytańskiej wieży i białe cienie w mroku nocy. Pokpiwam. Szydę z siebie, a przecież im nie ogarnia strach. Czego się lękam? Nie wiem. Niekiedy myślę, iż boję się portretu Bernarda, jego bladej twarzy i wzroku prześladującego mnie w każdym zakamarku mieszkania. Z początku uwalniał mnie od niego sen, później i we śnie jął mi się on jawić w towarzystwie koszmarów i zwiedzeń. Począłem traktować swój pokój jako nieprzytulny dom noclegowy uczyłem się pisać w czytelniach, w salach bibliotecznych. Kilka dni przed Bożym Narodzeniem, zdecydowany pracować cały wieczór w miejskiej bibliotece publicznej, poprosiłem bibliotekarza o przyczynek do działalności Jopata Piotra, książkę znaną mi dotąd jedynie z tytułu wyszczególnionego w bibliografii przygotowanej przez Pronobisa, wręczając mi niepokaźną żółtawą książeczkę, Bibliotekarz zerknął na jej konto i zażartował uprzejmie. Dwadzieścia lat leży u nas na półce. Przez ten czas nikt nawet do niej nie zajrzał. A dziś, co za urodzaj na czytelników. Pan jesteś drugim, który ją wypożycza. Drgnąłem zaciskając palce na wątłej okładzinie, lecz zapytałem obojętnie. Któż był jej pierwszym czytelnikiem? Zdaje mi się, że jakaś kobieta. Młoda? Nie pamiętam. Tylu ludzi tu przychodzi. Spojrzał na karton, gdzie pod numerami miejsc w czytelni notował wypożyczane książki. Zajmowała dwudziesty ósmy stolik. Oprócz tej książki czytała a dwadzieścia jeden dziewięćset Rzekłem bez chwili wahania. Czy może mi pan pożyczyć również A21-989? A szósta otworzył. Na moment podejrzliwie przymrużył oczy, potem wzruszył ramionami i podał żądaną książkę. Dać panu także dwudziesty ósmy stolik, zapytał z niepokojem. Rzuciłem niedbale odchodząc w głąb czytelni. Już wcześniej wyznaczył mi pan dziesiąty. Odetchnął sulgą. Pośpiesznie zapaliłem zielonkawą lampę na swym stoliku i drżącymi z niecierpliwości palcami odchyliłem okładkę A 21,989. Były to pamiętniki Chłędowskiego, wydane przez os Rozsiadłem się wygodnie w krześle, wyciągnąłem swobodnie nogi. Zdarzenie wydało mi się poważne, wymagało namysłu. Dwadzieścia lat przyczynek do działalności opata Piotra przeleżał nieczytany na bibliotecznej półce i raptem po dwudziestu latach, tego samego dnia znalazł aż dwóch czytelników. Czyżby oprócz mnie ktoś jeszcze studiował dzieje sulejowskich opatów? Jakby powiedział Pronobis, nader rzadkie zainteresowanie w wieku rozbicia atomu. I choćby już przez sam fakt wyjątkowości warte chyba poznania tej osoby, najpewniej kobiety. Jeśli nie zawiodła bibliotekarza jego pamięć. Książka jest cienka, gęsto zadrukowana drobną czcionką. Oprócz przyczynku czytała pamiętniki Chłędowskiego. Kartkuje tę książkę bez nadziei, że odkryje powód zainteresowania, zagartyka równo, krawędzie kartek przyjemnie łaskoczą skórę palców. Nagle palec mój powstrzymuje kartki. Kilkanaście zdań odznaczonych fajeczką. I malutka wyrwana z notesu karteczka na niej kilka słów. Dwór w łękach meble 28 grudnia 52 roku. Potem borów Zajrzałem do zakreślonych fajeczką zdań pamiętników. Ależ tak, i one opowiadają o dworze w Łękach. 28 grudnia 52 roku to już za kilka dni. Dwór w łękach. Co będzie tego dnia w dworze w Łękach? Potem borów. Co stanie się w borowie? Meble. meble, meble, meble. Zastanawiałem się długo wysilając pamięć. Meblowa historia. I skojarzenie to wydało mi się tym prawdopodobniejsze, że przecież wiedziałem już na pewno, nie tylko ja, Nataniel i Pronobis. Interesowaliśmy się dziejami sulejowskich opatów. Istniała jakaś młoda i ładna kobieta poszukująca testamentu Baldaricha Bałdrzycha, najprawdopodobniej czarna milady z dwójką jej dziwnych przyjaciół. Byli też jacyś tajemniczy i groźni dwaj mnisi w białych cysterskich habitach, o twarzach jakby pochlapanych wapnem. Interesowała nas ta sama sprawa, dzieje opatów, Choć każdego z nas zapewne dla innych przyczyn. Czy może dziwić, że tropy nasze krzyżowały się z sobą, że braliśmy do ręki te same książki i nie znając się wzajemnie, natykaliśmy się na siebie? Był to wieczór nieoczekiwanych spotkań. Jadąc na przedmieście do wili mistrza Nataniela i dźwigając pod pachą owinięty w papier portret Bernarda, napotkałem w tramwaju babie lato. Towarzyszył jej niski brunet z artystycznie bujną czupryną. Nawet utalentowany malarz Bogumił W. Zazdrościłem Bogumiłowi jego wrodzonej elegancji, która sprawiała, że nosił się bardzo wytwornie, a każda szmatka wisiała na nim przyjemnie i ujmująco. Zazdrościłem mu łatwości, z jaką dobijał się sukcesów. Pamiętam, jeden jedyny raz w życiu napisał wiersz. Atene zaraz wszystkich zachwycił i wzbudził przekonanie, że w Bogumile marnuje się wielki poeta. O jego wystawie pejzaże długo, dobrze i źle, rozpisywała się krytyka, moja powieść miała tylko jedną recenzję. Bogumił przewyższał mnie pod każdym względem. Czyżby teraz zabrał mi dziewczynę? Tramwaj dzwonił, ja zgotał, trząsł, brzęczał szybami. Na dworze padał śnieg, pierwszy śnieg w tym roku. Babie lato podało mi swą drobniutką dłoń i uśmiechnęło się czule. Bogumił skłonił się nisko, milcząco. Wróciłaś z gór, stwierdziłem cicho. O tak. Wróciłam wcześniej niż zamierzałam. Pan Bogumił, to moja górska znajomość. Wy znacie się, zdaje się, od dawna. O tak. Z lat szkolnych, górnych i chmurnych rzekł bogumił. Piękne to były czasy. Bąknąłem coś na temat, że nie dla wszystkich lata szkolne były piękne. Babie lato zwierzyło mi się z kłopotów związanych ze zbliżającymi się świętami i gwiazdką. Pobyt w górach przerwała, ponieważ postanowiła zostawić sobie większą część urlopu na lato. Praca w muzeum bardzo ją ostatnio nudzi, chyba niedobrze uczyniła kończąc studia w zakresie archeologii, która przyjemna w lecie, w okresie wyjazdów na naukowe badania, staje się monotonna przez pozostały czas, kiedy klasyfikuje się i opracowuje muzealne eksponaty. Wysiedlił w dzielnicy luksusowych sklepów i domów towarowych. Ledwo się z nimi rozstałem. W tramwaju mocno zapachniało konwaliami i przez ciżbę jadących przecisnęła się ku mnie pani Rita S. Ciągle jeszcze niezwykle piękna, o cerze delikatnej jak skrzydło motyla i leciutko osypanej pudrem. W latach 1945-1946, w bujnych powojennych latach, była Rita S najpowabniejszą i najelegantszą kurtyzaną wielkiego świata i prawie rok wierną kochanką mistrza Nataniela. Później i poczęła uprawiać wierszem satyrę polityczną i oddawała się tej sztuce z równą namiętnością, jak przedtem, miłości do bogatych i pięknych mężczyzn w rodzaju Nataniela. Była wciąż jeszcze wytworna. Na końcach włosów brązowych węgierskich nutrii połyskiwały mikroskopijne gwiazdki śniegu. Kocham cię. Wiedząc, że jesteś najserdeczniejszym przyjacielem Nataniela, powiedziała na przywitanie, całując mnie dyskretnie w czoło. I zauważywszy niepewny ruch mej ręki, gorąco szepnęła do ucha: Nie obawiaj się, Tomaszu, moja szminka jest zagraniczna, niebrudząca. Znaliśmy się raczej mało, ale nie było to przeszkodą dla pani Rity. Zbliża się gwiazdka, Tomaszu. A nie wiem, jaki teraz podarunek przesłać Natanielowi. Powiedz mi, czym się on teraz zajmuje, co czyta, jakie są jego zainteresowania? Studiujemy żywoty opatów z Sulejowa. Brniemy dopiero przez XIII wiek? Westchnęła Mój Boże, jakże się biedak postarzał? Mistrzowi Natanielowi zazdrościłem ogromnej swobody i niezależności. Jaką dawało mu jego nazwisko, jednego z naszych świetnych poetów starszego pokolenia i ten rodzaj już uznanej sławy, której wrogowie nie tylko nie mogą zaszkodzić, lecz przysparzają jej blasku i pieniędzy. Zazdrościłem Natanielowi swobody i niezależności wypływającej z faktu posiadania pięknego samochodu marki Cadillac i wspaniałej willi na przedmieściu, zastrzeżonej przed zakusami kwaterunku. Obok willi miał mistrz dość spory ogród z oszkloną altaną, o której mosiężna tabliczka, dyskretnie ukryta wśród bluszczu, głosiła wybranym gościom, iż jest to kaplica pod wezwaniem ma. Huxley'a sceptyka. Jak ministrant doskonale orientujący się w liturgii mszy świętej. Wolno i z nabożeństwem odmierzałem swe kroki aż do drzwi domu Nataniela, skłoniłem się jego larom i penatom. "Kolekcji lasek w ciemnym halu, regałom zastawionym grubymi rocznikami pism zagranicznych. Potem bezszelestnie począłem się piąć po schodach, wyłożonych miękkim chodnikiem. U szczytu schodów stała afrykańska prymitywna rzeźba maszkara, dalej była jadalnia, wielka i mroczna, z ciężkimi meblami i dwoje drzwi. Lewe prowadziły do biblioteki, prawe zaś za czerwoną kotarą, do pracowni Mistrza." Nigdzie nie dostrzegało się ani jednego obrazu, ściany włożono ciemną błazerią. Cicho, grobowo, wielki stół bez obrusa stał jak katafalk otoczony sztywno rzędem krzeseł. Opowiedziałem mistrzowi o swym spotkaniu z poetką Ritą S. Z niesmakiem potrząsnął głową. Dorać jej, Tomaszu, aby do swych wierszy używała strofy safickiej. To powinno ją zabić. A ty zostaniesz walenrodem. Ten temat został wyczerpany. Mistrz poszedł do kuchni i przyniósł do pracowni dwie filiżanki czarnej kawy. Dopiero teraz spostrzegł moją paczkę z portretem Bernarda. Był niezmiernie ciekawski, to też nie powstrzymał się, aby nie zrobić w papierze maleńkiego okienka. No, chrząknął. Mam przeczucie, Tomaszu że pragniesz zbezcześcić mą pamięć o przyjacielu tym strasznym malunkiem. Obnażyłem obraz z opakowania. Postawiłem go na stole. Zapaliłem wszystkie światła w pracowni. Lęk, że mogę być znowu skazany na portret Bernarda podsuwał mi słowa i poglądy, jakie dotąd nie przychodziły ML nawet na myśl. Straszny malunek? Zwróć uwagę na zestawienie barw. Jakże wspaniale dzięki nim oddał malarz charakter i osobowość portretowanej postaci. Przypruszony szarością zmierzchu biały cysterski habit i bielsza od niego twarz. Brunatny szkaplerz na piersi. I co za tło. Soczysta czerwień zakrzepłej krwi. Malarz specjalnie chyba wybrał porę wieczoru, aby w promieniach zachodzącego słońca najpełniej wyrazić charakter Bernarda. Być może ta czerwieni jest metaforą, przy pomocy której zechciał ukazać jego krwawą duszę, jego marzenia, aby ogień oczyścił świat z grzechu ateizmu i odszczepieństwa? Przypatrz się, tło nie jest jednolite, gdzie niegdzie przebija złoto jak języki płomieni. Tak, to nie tylko barwa słonecznego zmierzchu, lecz również odblask grojących stosów. W czerwieni blada jak papier w twarz opata, chuda, pociągła, ascetyczna, błędne, fanatyczne oczy, Sawanaroli, kościste, drapieżnie zakrzywione palce, Bernard, tajemniczy opat sulejowskiego klasztoru. Ukazał go malarz z sinym od nienawiści obliczem, wstygnącej pochodni stosów pochłaniających innowierców. Wspaniale! Wspaniale! szepnął mistrz Nataniel, patrząc na mnie życzliwie zaczynam wierzyć w piękność tego obrazu. Związany ze śmiercią Pronobisa, tym bardziej wyda mi się drogi i cenny. Wydało mi się, że nadeszła najsposobniejsza chwila, aby opowiedzieć Natanielowi o dziwnym zdarzeniu w Bibliotece o tajemniczej kartce Dwór w łękach meble 28 grudnia 52 roku potem borów. Mistrz przyjął opowiadanie jako zarzut pod jego adresem i począł się usprawiedliwiać. Nie sądź, Tomaszu, że tylko ty jeden poszukujesz zabójców Herakliusza. Przedwczoraj odbyłem samochodowy rekonesans do przeklętnika, aby nieco szerzej ustalić związek między tą miejscowością a osobą nieznanej ci bliżej czarnej kobiety. Kłamiesz, pomyślałem. Pojechałeś tam do córki Drwala. Niestety. Podróż moja nie okazała się owocną. Przywiozłem jedynie legendy o właścicielu pięknego parku starych dębów, alei grabowej i ruin pałacu na wzgórzu. Był to ponoć szlachcic bardzo zamożny, posiadacz nieprzebranych skarbów w gotowiźnie. Samotnik, nieżonaty, bezdzietny, dziwak, wiele lat przesiedział w swym domu studiując księgi, które doprowadziły go do utraty wiary w Boga. Kler, chcąc przywłaszczyć sobie majątek ponurego szlachcica, wytoczył mu proces o ateizm. Ciało szlachcica złożono na stosie i spalono, prochy zaś, jak w sławnej sprawie Łyszczyńskiego, nabito w działa i ku Tataryi wystrzelono. Dwór i pałac zrównano z ziemią, jako miejsce przez Boga i ludzi przyklęte, stąd na pewno i nazwa przyklętnik zakazano na nim budować, orać i siać powsze czasy. Lecz, jak powiada legenda, kościół niewiele się obłowił przez śmierć Ateusza. Był on bowiem na tyle sprytny, że domyślając się oczekującego go końca, przez wierne sługi swoje ukrył gdzieś skarby i do dziś nikt ich nie odnalazł. Co jest motywem wielu legend, dokończyłem. Mistrz Nathaniel niecierpliwie rozgarnął dłonią powietrze odpędzając dym z papierosów. Chcesz poznać nazwisko przeklętego szlachcica? Nazywał się on. Baldarich Bałdrzech.